dzień dobry, kłaniam się nisko, Bianka Giwaszewska. Zapraszam do wspólnej zabawy, zapraszam do wygrywania pieniędzy. Ja już jestem gotowa, żeby oddać 500 000 złotych osobie, która rozwiąże dokładnie tę zagadkę, poda dokładne rozwiązanie. Pytanie brzmi, dość długie polecenie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Zerkamy, patrzymy. No, drodzy Państwo, kto z Państwa jako pierwszy policzy, zapraszam na antenę, dlatego że ja spodziewam się, że tutaj zanim ktoś z Państwa znajdzie rozwiązanie, to ta chwila minie. Ja zatem mam czas na wypowiedzenie zasad i od razu podpowiem. Jeżeli ktoś z Państwa szybko policzy, od razu zapraszam taką osobę na antenę, bo 500 000 złotych do oddania. Bardzo łatwo teraz trafić do studia, bo jeszcze inne osoby liczą. W związku z tym 500 000 złotych można wygrać o tak. Od razu podpowiem, naprawdę. Przy tej zagadce inne osoby teraz będą liczyły, zastanawiały się, zanim jeszcze włączą się do zabawy i zanim policzą, też chwila minie, kto teraz ogląda program. Policzy, bardzo szybko zapraszam na antenę, bo trafi z powodzeniem do studia. 500 000 złotych w takim razie do oddania. A ja powolutku przypomnę zasady naszego programu, chociaż to program na żywo, więc wszystko może się zdarzyć, może ktoś z Państwa teraz wypowiedzieć poprawne rozwiązanie. To różnie bywa. No dobrze, drodzy Państwo, przypominam, że aby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, takie jak te, do których należy zgłaszać się pod wskazane na dole ekranu numery. Ja te numery co jakiś czas będę powtarzać. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi na antenie. W tym przypadku będzie to dokładna liczba z koperty. Więcej można dowiedzieć się w regulaminie. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, zapraszam. Zapraszam. Zazwyczaj początek programu wiąże się z tym, że zanim pierwszy zwycięzca odezwie się, to musi najpierw policzyć, musi rozwiązać zagadkę. Popatrzcie. Popatrzcie. Zerknijcie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Kto z Państwa w tej chwili ogląda nasz program, zerknijcie na zagadkę i od razu zapraszam na antenę. Czekamy na pierwszą osobę. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Jeżeli ktoś z Państwa lada moment policzy, obiecuję, że będzie bardzo łatwo trafić do studia, szczególnie w tych początkowych minutach programu. Zapraszam. Czekamy na pierwszą osobę. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. I czekamy. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Obojętne, drodzy Państwo, z którego aparatu telefonujecie. Ważne, żeby teraz była pierwsza osoba, tak bardzo szybko, bo bardzo łatwo zabrać 500 000 złotych, zanim jeszcze inni widzowie policzą. Liczy się refleks, naprawdę, szczególnie mówię w tych początkowych chwilach programu, kiedy to dopiero zagadka pojawiła się, czyli musicie policzyć. No musicie policzyć, inaczej się nie da. Bez policzenia w tym momencie no, nie ma po co telefonować, prawda? Także kto z Państwa policzył, zapraszam na antenę. 500 000 złotych oddaję. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, Panią. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam Pana na antenie. Jak Panu na imię? Jakub. Jak pan myśli, jak brzmi dokładne rozwiązanie zagadki? Trzymam kciuki. 22. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. 600 zł poproszę. 600 zł, pan Jakub był już jako pierwszy gościu w studio, natomiast to jeszcze nie jest poprawne rozwiązanie. 600 zł w takim razie oddaję. Popatrzcie, ale bardzo dziękuję panie Jakubie za bardzo szybką reakcję, bo jeszcze raz przypominam, jeżeli teraz jest jakaś osoba, która ogląda nasz program, policzyła, telefonuje, bardzo łatwo dostanie się do studia. Naprawdę. A gramy o 600 zł. Bowiem przed chwileczką jeszcze nie było dokładnej odpowiedzi. 600 zł. Panie Jakubie, proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Jeszcze raz pan może policzyć i trafić spokojnie, spokojnie do studia. Czekamy na kolejną osobę. Podpowiadam, ja to uwielbiam podpowiadać. Podpowiadam, drodzy Państwo, kto w tej chwili policzył.
kto ogląda program od początku, od razu zapraszam na antenę. Od razu, bo jeszcze w tej chwili inne osoby liczą, zastanawiają się. Ja czekam na gracza, w związku z tym program tak powolutku rozkręca się. Kto z Państwa znajdzie rozwiązanie, policzy, zapraszam od razu na antenę. Bardzo łatwo dostać się do studia. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Kto ma inną odpowiedź, zapraszam bardzo serdecznie. Słyszałam pierwszą propozycję, jeszcze nie była to właściwa odpowiedź. Proszę Panie Jakubie jeszcze raz zerknąć i policzyć, dobrze? Zapraszam serdecznie, zapraszam gorąco kolejną osobę. Jeszcze chwilę, jeszcze moment, jeszcze raz przypominam. Drodzy Państwo, zawsze początek programu wiąże się z tym, że wszyscy zaczynają liczyć, prawda? A jeszcze inne osoby po prostu nie włączyły na nasz program. Także na początku programu zawsze jest niewiele osób. Kto z Państwa dokładnie policzy, od razu zapraszam, bo najłatwiej trafić na antenę, naprawdę. Na początku programu najłatwiej trafić do studia, a 600 zł to nie jest mała kwota. Tylko i wyłącznie do zabrania, dlatego że inni widzowie jeszcze nie dołączyli do programu, jeszcze nie oglądają programu albo liczą w tym czasie, prawda? 600 zł. Kto zabierze, życzę szczęścia. Czekam na kolejną osobę. 704-300-420 ze stacjonarnych bądź z komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7320. Nie ma znaczenia, z którego aparatu telefonujecie. Czekam na kolejną osobę. Życzę szczęścia i jeszcze raz polecam. Naprawdę polecam gorąco ten moment. Ja znam te programy. Mam doświadczenie w nich i wiem, że początek programu zawsze, ale to zawsze, chyba że jest jakaś taka zupełnie banalna, prosta zagadka, prawda? No to wiadomo, że od razu telefonują widzowie, bo nie ma się nad czym zastanawiać. No ale w tym przypadku to nie jest tak, że zerkamy, widzimy, aha, dzwonimy, prawda? Trzeba policzyć, trzeba zastanowić się. Kto policzył? Zapraszam po odbiór pieniędzy. Zapraszam bardzo serdecznie. 600 zł do oddania. 704-300-420 ze stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z komórkowych. Czekamy jeszcze chwilę. Kto już wie? Już słyszałam Pana Jakuba. Popatrzcie, bardzo łatwo dostać się do studia. Była jedna osoba, która policzyła i od razu trafiła na antenę, prawda? Bardzo szybko trafiła na antenę. Teraz czekam na kolejną osobę. 704-300-420 ze stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z komórkowych. Jeszcze chwilę, jeszcze moment. Kto z Państwa policzył? Zapraszam, bowiem mówię 600 zł do oddania. No, czekamy jeszcze chwilę, jeszcze moment. Na kolejną osobę. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Patrzymy, zerkamy i zapraszam. Spróbujcie, to można policzyć. My też to musieliśmy policzyć i włożyć odpowiedź do koperty. Czekamy. Kolejna osoba, 704-300-420, bądź gwiazdka 7320. Za chwilę na pewno telefony rozdzwonią się, ale jeszcze raz przypominam, na tym etapie zagadki bardzo łatwo trafić do studia, bo inne osoby jeszcze liczą. Bo jeszcze inne osoby liczą, bo jeszcze tej odpowiedzi, no to nie jest tak, że zerkamy, patrzymy, widzimy, dzwonimy, prawda? Trzeba policzyć. Inne osoby liczą, kto z Państwa policzył, zapraszam po odbiór 600 zł. No, myślę, że to jest spora stawka. Czekamy jeszcze chwilę. Jeszcze moment. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkąt i jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam Panią, jak Pani na imię? Kasia. Pani Kasiu, jak Pani myśli, jak brzmi dokładne rozwiązanie tej zagadki? 425. Jeszcze nie. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Pani Kasiu, ta sama osoba może dostać się kilka razy na antenę. Nie ma z tym problemu. Ja poproszę 800 zł, jako że druga osoba już próbowała. A jeszcze nie było tej poprawnej odpowiedzi, czyli ja nie oddałam pieniędzy. Gdyby była poprawna odpowiedź, te pieniądze już by powędrowały na przykład w tej chwili do Pani Kasi, prawda? Jako że jeszcze nie było dokładnej odpowiedzi, to tutaj dołożyłam tę stawkę, bo jej nie oddałam po prostu. 800 zł. No. Sporo. 800 zł do oddania to jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast jeszcze raz przypominam, kto z Państwa teraz ogląda program, zapraszam na antenę teraz. Szczególnie polecam Wam tę część programu, kiedy to dopiero rozpoczynamy.
coś takiego. 800, tu reżyser mi mówi starość. 800 zł do oddania, zapraszam. Zapraszam, 800 zł do oddania. 800 zł. Czy komuś z Państwa udało się? Zapraszam bardzo gorąco. Usłyszałam dwie propozycje. Jeszcze nie było tej poprawnej, jeszcze nie było tej właściwej. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Powolutku, powolutku, powolutku program rozkręca się i jeszcze raz przypomnę, jeszcze raz podpowiem, kto z Państwa ma ochotę spróbować, zapraszam bardzo serdecznie teraz, bo jeszcze inne osoby liczą. Jeszcze inne osoby liczą, więc nie dzwonią. Bardzo łatwo dostać się teraz do studia. No, policzcie, usiądźcie, policzcie, 800 zł to kwota gwarantowana. Gwarantowana. Czekamy. 800 zł to kwota gwarantowana w momencie udzielenia poprawnej odpowiedzi na antenie. Jeszcze chwilę, jeszcze moment. 704 304 320 bądź gwiazdka 7320. Polecam, drodzy Państwo, naprawdę polecam szczególnie ten moment programu. Ja zawsze tak staram się pomóc widzom, powiedzieć jak najwięcej, żebyście Państwo korzystali z tych programów, bo na każdy program przeznaczone są pieniądze, na każdy. Naprawdę, wiecie co, bardzo często wychodzę z programu i widzę, że jeszcze jakiś tam budżet został. I nieważne, czy to jest kilkaset złotych, jakieś niewielkie grosze, czy to jest dużo pieniędzy. No żal. Dlatego zabierajcie naprawdę z każdego programu tyle, ile się uda. 800 zł. 800 zł. Jeszcze chwilę czekamy. Spora wygrana. Już jak na początek programu. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Tak brzmi polecenie. Wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze moment. 800 zł do zabrania. Czas biegnie. No spróbujcie, spróbujcie. Ja myślę, że warto. Mówię, w każdym programie rozdajemy pieniądze, także w tym momencie gramy o 800 zł. Już spora stawka. A to tylko dlatego, że, drodzy Państwo, dopiero program rozpoczął się. Dopiero niedawno program rozpoczął się. W związku z tym widzowie dopiero liczą. Jeszcze inni się nie dołączyli. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana. Jak Panu na imię? Robert. Proszę rozwiązanie zagadki. 82. Oj, nie. Jeszcze nie. Ja poproszę 1000 zł. Poproszę 1000. No drodzy Państwo, liczycie, zastanawiacie się, myślicie, zaraz tu wpadnie w końcu widz, który rozwiąże tę zagadkę, zabierze całe 1000 zł. Dzięki tej osobie przejdziemy do następnej zagadki. Policzcie. Policzcie, pokombinujcie, przyjrzyjcie się, 1000 zł. Przypominam, to jest kwota gwarantowana. W momencie, w którym usłyszę dokładne rozwiązanie z koperty, od razu oddaję ten 1000. Od razu. To jest kwota gwarantowana. Gwarantowana. Aż zastanawiam się, jakie pieniądze we wczorajszym programie na przykład oddałam, ale nie pamiętam. Jakie tam wczoraj pieniądze oddałam? Wczoraj, przedwczoraj. Chciałam się pochwalić jakąś wysoką wygraną. Ostatnia wygrana, jaka mi przychodzi do głowy, to pan Artur 1200 zł. Wygrał chyba ze 3 dni temu. No to, drodzy Państwo, skoro nie pamiętam tych wielkich wygranych, to czas na to, aby dzisiaj rozdać wielkie pieniądze. 1000 zł. 1000 zł. Życzę szczęścia. Drodzy Państwo, jeżeli oczywiście zagadka będzie za trudna, to spróbujemy czegoś innego. Na pewno, na pewno. Chodzi o to, żeby rozdawać pieniądze, także nie mogę czekać nieskończoność, jednak musimy rozdawać pieniądze w naszym programie. Także gdyby nie udało się tej zagadki rozwiązać, ja pokażę rozwiązanie i przejdziemy do kolejnej zagadki, tak żeby rozdawać pieniądze. Już przy po prostu inny rodzaj zagadki tutaj zagramy. Jeżeli ktoś chce spróbować przy tej zagadce, zapraszam w tym momencie, w tej chwili, dobrze? 704 304 320 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7320. Przypominam, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Przyjrzyjcie się. Przyjrzyjcie się dokładnie. 1000 zł do oddania, jeżeli zagadka jeżeli zagadki... O, jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią. Jak Pani na imię? Mieczysława. Jak Pani myśli, jak brzmi poprawne rozwiązanie zagadki? 328. Nie. Jeszcze nie. No, jeszcze jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, jak brzmi poprawne rozwiązanie? 22. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze jest inny pomysł. Ja 1200 w międzyczasie poproszę. Poproszę 1200, spróbujmy zagrać o wyższe pieniądze. Tu już pojawiły się propozycje, już są widzowie, którzy liczą. 1200. To jest kwota gwarantowana. To jest kwota gwarantowana w momencie, w którym usłyszę dokładne rozwiązanie tej zagadki. Przypomnę, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Liczymy, zastanawiamy się, myślimy, kto z państwa wypowie dokładne rozwiązanie, zabierze tę kwotę, która jest na pulpicie. Umówmy się tak, trzy ostatnie osoby, bo tutaj naprawdę żal tracić czas. Trzej ostatni gracze, kto z państwa w tej chwili spośród tych trzech osób wypowie poprawne rozwiązanie, zabierze 1200 zł. Jeżeli nie, to ja je pokażę i przejdziemy do po prostu inny rodzaj zagadki. Dobrze, inny rodzaj zagadki. Jeżeli jakaś zagadka nie jest przez chwilę rozwiązana, wówczas zmieniamy na inny rodzaj, tak żeby było zróżnicowanie, żeby może w tych zagadkach nie czujecie się mocniej, to może po prostu w innej, przy innej zagadce uda się rozdać te pieniądze. No a chodzi o to, żeby to był pretekst do rozdawania pieniędzy. Ostatnie trzy próby. 704-304-320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z komórkowych. Jeszcze chwilę czekamy. Nieistotne, z którego aparatu telefonujecie, nie ma to... O, jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. 3, 2, 1, rozłączam się, nie słyszę gracza po drugiej stronie słuchawki. Ktoś stracił szansę. Jeszcze jest dodatkowa szansa dla kogoś innego. Przypominam, 1200 zł kwota gwarantowana za rozwiązanie tej zagadki. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypominam, jeżeli nie uda się podczas tych trzech ostatnich telefonów zagadki rozwiązać, wówczas przejdziemy do inny rodzaj zagadki, tak żeby można było rozdać pieniądze szybciej. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Wiesława. Jak pani myśli, jak brzmi rozwiązanie zagadki? Ja myślę, że 15. Nie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Nie, jeszcze ostatnie dwie szanse. Jeżeli nie uda się rozwiązać zagadki, przechodzimy do kolejnej. Zupełnie inny rodzaj. Także jeżeli ktoś z państwa nie czuje się mocny w tego typu zagadkach, czeka na inne, wówczas za chwilę będą inne. Dobrze, będziemy starali się rozdać kolejne pieniądze przy innej, po prostu inny rodzaj zagadki zadamy. Próbujemy. Jeszcze dwaj ostatni gracze. Czekamy jeszcze na dwóch ostatnich graczy i później, jeżeli nie uda się w ciągu tych dwóch telefonów rozdać pieniędzy, po prostu zmienimy. No, różne zagadki lubicie, jedne bardziej, inne mniej. Jeżeli ktoś z państwa nie czuje się mocny w tego typu zagadkach, przejdziemy do kolejnej. Nic się nie stało wielkiego. 1200 zł, czekamy jeszcze. No jeszcze jest szansa. Może ktoś z państwa w tej chwili wypowie poprawne rozwiązanie. 704-304-320 z telefonów stacjonarnych bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7320. Czekamy jeszcze chwilę. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Gramy o 1200 zł. A ja jeszcze poproszę, wiesz co, na te dwa ostatnie telefony. Ja poproszę 1500. Ja bym chciała, tak, jeżeli teraz ktoś wypowie poprawne rozwiązanie, to chcę wynagrodzić tę osobę wielką kwotą. 1500 zł. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, z kim rozmawiam? Beatą. Pani Beato, jaka to liczba dokładnie, jak pani myśli? Tak? Proszę liczbę. 88. Jeszcze nie. Jeszcze poczekajmy w takim razie na ostatnią osobę. 1500 zł, tak jeszcze. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jak panu na imię? Jacek. Panie Jacku, jak pan myśli, jak brzmi poprawne rozwiązanie? 82. Nie, jeszcze nie. Miał być ostatni gracz, ale wiesz co, rozdzwoniły się telefony, zaczekamy jeszcze. Bo, no, rozdzwoniły. Jest, widzisz? Halo, halo, dzień dobry.
Proszę słuchać mnie. Halo, słucham. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Dzień dobry, Marcin. Panie Marcinie, życzę szczęścia. Jaka to liczba dokładnie? 284. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Kto ma inny pomysł? Zaczekajmy jeszcze chwileczkę. Ja dałam 1500, wiesz co, rozdzwoniły się telefony. Widzowie po prostu dopiero zaczęli liczyć, wiesz, dołączyli się do zabawy. Poczekajmy jeszcze chwilę. Może ktoś mi policzy właściwie i oddam 1500 zł, dobrze? 1800 jeszcze daj. Daj mi 1800, dlatego że może akurat w tej chwili ktoś... Widzisz, bo rozdzwoniły się telefony, także już są widzowie, którzy policzyli, po prostu potrzebowali. To wymagało chwili po prostu. Czekamy na kolejną osobę, jeżeli ktoś z państwa chce wziąć udział, zapraszam. 1800 zł kwota gwarantowana, przypominam. To jest stawka gwarantowana w momencie, w którym... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Halo, dzień dobry. Witam na antenie. Dzień dobry, witam pana panią. Dzień dobry. 3, 2, 1, rozłączam się. Próbuję wywołać daną osobę, ale czasami... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Jakub. Panie Jakubie, jaka to liczba dokładnie? 370. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No są widzowie. Ja 2000 poproszę. Są widzowie, którzy próbują. 2000 poproszę. Halo, dzień dobry. Witam na antenie. Jak panu na imię? Roman. Jak pan myśli, o jaką liczbę chodzi? O 72. Nie, jeszcze nie. Przypominam, gramy o 2000 zł. Przed chwileczką poprosiłam o zmianę. 2000 zł. 2000 zł. Ja tutaj tak uparcie podnoszę stawkę, bo na początku do tej zagadki nie mieliśmy wielu chętnych, natomiast już zaczęły się rozdzwaniać telefony. Widzę, że po prostu potrzebowaliście chwili na to, żeby policzyć. Dlatego 2000 zł z mojej strony, ja myślę, że warto takie pieniądze oddać za tę zagadkę, bo wymagało, samo przez się. Na początku nie słyszałam wielu telefonów, wymagało to policzenia, zastanowienia się. W związku z tym na pewno warto nagrodzić taką osobę. 2000 zł. Czekam jeszcze na kolejną propozycję. 2000 zł. Ja wiem, widzę i zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba policzyć, prawda? Że ta zagadka nie jest taką zagadką, że aha, zerkamy, widzimy, dzwonimy. Tu trzeba przysiąść, policzyć, usiąść. Dlatego też 2000 zł poprosiłam o taką stawkę. Myślę, że to jest naprawdę fantastyczna nagroda. Jeszcze chwilę czekamy, jeżeli ktoś chce spróbować, zapraszam. Tak, zagadka wymaga uwagi zdecydowanie, wymaga czasu, wymaga uwagi, wymaga zastanowienia, policzenia, pomyślenia. Natomiast jeszcze raz przypominam, 2000 zł za to, że no, już są widzowie. Są, na początku faktycznie potrzebowaliście czasu, natomiast teraz widzę, że są osoby, które próbują, więc niech próbują o 2000 zł. Skoro zagadka wymaga policzenia, zastanowienia się, pomysłu, zapraszam, jeszcze chwilę czekam, jeszcze moment. 2000 zł, spróbujmy, bo na początku liczyliście, to teraz już telefonujecie z odpowiedzią. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Marlena. Pani Marleno, życzę szczęścia. Jaka to liczba dokładnie? 246. Jeszcze nie, jeszcze nie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Ewa. Pani Ewo, jaka to liczba dokładnie? 22. Oj nie, jeszcze nie, jeszcze nie. 2200. Jeszcze raz przypominam, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Popatrzcie na te liczby. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. 2200. Dodaj wszystkie, ale to wszystkie liczby. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Adam. Panie Adamie, gramy o 2200. Proszę odpowiedź. 297. Jeszcze nie. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę, dobrze? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry. Witam pana, panią. 3, 2, 1, rozłączam się. Drodzy państwo, cieszę się, dlatego taka wielka stawka w tej chwili, bowiem na początku tej zagadki było niewiele telefonów.
Natomiast ja widzę, że w tym momencie już telefonujecie z odpowiedzią, bowiem liczyliście, prawda? Liczyliście, zastanawialiście się. W związku z tym, jeżeli teraz w tym momencie ktoś z Państwa chce udzielić odpowiedzi, zapraszam teraz. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze propozycję, której nie słyszałam, zapraszam w tym momencie, bo widzę, że po prostu teraz już telefonujecie z odpowiedzią. Musieliście mieć czas na to. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana. Jak Pan na imię? Adam. Panie Adamie, jak Pan myśli, jaka to dokładnie liczba łącznie? 104. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze raz przypomnę, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Kto ma jeszcze pomysł, zapraszam bardzo serdecznie. Ja poproszę 2500 zł. Drodzy Państwo, ja tak, jeżeli ktoś ogląda program, ja tak od siebie uparcie proszę o wysoką stawkę za rozwiązanie tej zagadki, bo jeszcze raz przypomnę, na początku programu myśleliście, zastanawialiście się, liczyliście, szukaliście rozwiązania. No dość długo czekałam na to rozwiązanie. Teraz już widzę, że telefonujecie z poprawną odpowiedzią. Czyli ta zagadka wymagała od mojego widza zastanowienia się, prawda? Ona wymagała czasu. Dlatego moim zdaniem 2500 zł to jest taka stawka wynagradzająca za to, że za ten trud, prawda? Że myślicie, zastanawiacie się, liczycie. I w tym momencie, kto z Państwa ma jeszcze jakąś propozycję, zapraszam. Tutaj już reżyser mówił, żeby zmienić tę zagadkę, ale... Są odpowiedzi, czyli jeżeli ktoś z Państwa policzył, już ma gotową odpowiedź, zapraszam, czekamy. 2500 zł, przypomnę, to jest stawka gwarantowana w momencie, w którym usłyszę dokładnie tę odpowiedź z koperty. To jest stawka gwarantowana. Od razu oddaję te pieniądze za taką samą odpowiedź, która znajduje się w kopercie. Czekamy, już widzę, że widzowie policzyli. Zagadka wymagała czasu. Czekamy. Ja tutaj na odwrocie mam napisaną podpowiedź, czy tę samą, która znajduje się w kopercie, w związku z tym ja zawsze tę kopertę tak trzymam, żeby nie było widać. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana na antenie. Jak Panu na imię? Szczepan. Jak Pan myśli, jak brzmi dokładna liczba? 64. Jeszcze nie. Jeszcze to nie jest dokładna odpowiedź. Jeszcze chwilę czekamy. 704 304 320 bądź gwiazdka 7320. Tutaj na antenie sprawdzacie, drodzy Państwo, swoją odpowiedź. Liczycie w domu. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Liczycie i już telefonujecie do nas z gotową odpowiedzią, dobrze? Zagadka wymagała czasu, wymagała policzenia, wymagała zastanowienia, wymagała pomysłu. Kto z Państwa już policzył, zapraszam w tej chwili z poprawną odpowiedzią. Przypominam, 2500 zł oddam osobie, która dokładnie policzy i wypowie to rozwiązanie, które jest właściwe. Przyjrzyjcie się dokładnie zagadce. Popatrzcie na polecenie, przeczytajcie je dokładnie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? 2500 zł, stawka jest naprawdę wysoka. Spróbujcie, nie ma problemu, żeby trafić do studia. Także już było nawet kilkanaście telefonów. Kto z Państwa ma gotową odpowiedź, zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Wysoka kwota do rozdania w tej chwili. Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Witam Pana, jak Panu na imię? Stefan. Panie Stefanie, jaka to liczba, jak Pan myśli? 22. Nie. Była taka odpowiedź. Ja nawet zerkam na tę zagadkę jak. 2800. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana, jak Panu na imię? Dobry, cię. Jak Pan, o, piękne imię. Jak Pan myśli, jaka to odpowiedź? 102. Jeszcze nie. Przypomnę, drodzy Państwo, najpierw popatrzmy na polecenie. Ono jest bardzo ważne. To jest taki pierwszy ważny krok. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Tak brzmi polecenie, dobrze? I czekam na odpowiedź. Kto z Państwa, przypominam, musi być dokładnie taka odpowiedź, jaka znajduje się tutaj wewnątrz w kopercie. Tutaj już nawet reżyser podniósł sam stawkę i przypominam, że w tej chwili, jeżeli ktoś z Państwa by nie zauważył, mamy do wygrania gwarantowaną kwotę 2800. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, jak Pani na imię?
Bogusia. Jak pani myśli, jaka to liczba dokładnie? Ten. Proszę jeszcze raz. Proszę liczbę. Pani Bogusiu. To jeden. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana panią. Dzień dobry, halo, proszę słuchać mnie w słuchawce. Dzień dobry. 3, 2, 1, rozłączam się. Bardzo ważna rzecz. Drodzy państwo, program jest programem na żywo. Kto teraz telefonuje w tej sekundzie? Rozmawiajcie ze mną przez telefon, nie przez telewizor. Ja was nie usłyszę, jak powiecie do telewizora. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Jak pani na imię? Małgorzata. Jak pani myśli, jak brzmi dokładna liczba? 373. Jeszcze nie, proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Przypominam, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Tak brzmi polecenie. Kto z państwa znajdzie rozwiązanie, zapraszam tu na antenie na żywo. Sprawdzacie swoją odpowiedź. Jako, że jest to program na żywo, drodzy państwo, gramy o 2800 w tej chwili. 3000 ja poproszę. Poproszę 3000, bo my mieliśmy, drodzy państwo, chcieliśmy zmienić tę zagadkę, ale są teraz, potrzebowaliście chwili, aby policzyć i teraz już telefonujecie z odpowiedziami. Także kto telefonuje z odpowiedzią, drodzy państwo, program jest programem na żywo. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, rozmawiajcie po prostu ze mną przez telefon. Oglądacie program w telewizji, ale halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Maria. Jak pani myśli, jak brzmi dokładna liczba do tej zagadki? 160. Jeszcze nie, jeszcze nie. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Mirosław. Jak pan myśli, panie Mirosławie, jaka to dokładnie liczba? 185. Jeszcze nie, jeszcze nie. Przypominam, drodzy państwo, gramy o 3000 zł kwoty gwarantowanej. Czyli w momencie wypowiedzenia tej odpowiedzi, dokładnie tej z koperty, dana osoba zabiera 3000 zł. Program jest programem na żywo, czyli tak naprawdę nigdy nie wiadomo, w którym momencie trwania tejże zagadki ktoś z państwa ją rozwiąże. Ja nie wiem, jak długo te pieniądze będą z nami. Na przykład z tym telefonem ktoś z państwa może wypowiedzieć poprawne rozwiązanie. Wówczas ta osoba zabierze 3000 zł i już kolejna zagadka będzie za inne pieniądze. Za mniejsze. Także drodzy państwo, za chwilę ta zagadka może zniknąć i ja nie daję gwarancji, jak długo będzie z nami. Nie wiem. Kto z państwa policzył, ma ochotę spróbować, zapraszam, bowiem gramy aż o 3000 zł. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z komórkowych. Nieistotne, drodzy państwo, z którego aparatu telefonujecie. Nie ma to żadnego znaczenia. Odpowiedź się liczy, odpowiedź jest najważniejsza. Czy telefon stacjonarny, ten dłuższy numer, czy telefon komórkowy, ten z gwiazdką, nie ma znaczenia. Nie ma problemu, żeby trafić do studia. Słyszałam wiele propozycji. Jesteście z nami, liczycie, bawicie się, gracie. Wielkie pieniądze czekają na osobę, która dokładnie policzy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Adam. Panie Adamie, jaka to liczba, jak pan myśli? 299. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Drodzy państwo, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. 3200. 3200. Próbujemy, próbujemy. 3200. Drodzy państwo, taka kwota wzrosła już nam naprawdę do wielkich rozmiarów. Dlaczego? Dlatego, że poprzednicy jeszcze nie podali dokładnej odpowiedzi. Jeszcze dokładna odpowiedź nie padła do tego momentu. Poza tym ja tak troszeczkę, powiem szczerze, dzisiaj wywindowałam tę kwotę do góry, dlatego że na początku tej zagadki no, nie było telefonów. Liczyliście, zastanawialiście się. W tej chwili już telefonujecie z odpowiedzią. Sprawdzacie swoje odpowiedzi na żywo, tutaj na antenie. W związku z tym potrzebowaliście czasu na zastanowienie, na policzenie. Ja myślę, że ta zagadka, że warto wynagrodzić tę osobę, która wypowie poprawne rozwiązanie. Próbujmy. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. W różnych programach rozdajemy różne pieniądze, raz większe, raz mniejsze. W dzisiejszym programie już ta stawka wywindowała aż do 3200. No piękna. Próbujemy. No, w
Wprawdzie tylko jedna osoba zabierze te pieniądze, ale jakie? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry, witam. Proszę słuchać. Dzień dobry, jak panu na imię? Mirosław. Panie Mirosławie, życzę szczęścia. Jaka to liczba, jak pan myśli? Według mojego pieniądza to mi 142. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie dokładnie. Przyjrzyjcie się dokładnie zagadce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Kamil. Proszę, rozwiązanie zagadki. 82. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Przyjrzyjcie się dokładnie, drodzy państwo. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Ja staram się pomóc jak tylko mogę. Zerknijcie, popatrzcie, dobrze? 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka, którą wciskamy uprzednio, a później kolejno 7320. Nieistotne, z którego aparatu, drodzy państwo, telefonujecie. Przypominam, gramy o 3200. To jest kwota gwarantowana. Tak przyznam się prywatnie, że trochę ja tę kwotę tak dzisiaj wywindowałam, dlatego że na początku myślałam, że ta zagadka nie podoba się wam i chciałam już odmienić na kolejną, ale liczyliście w tym czasie. Widzę, że liczycie, już zgłaszacie się z odpowiedzią. Także ja naprawdę z wielką, z ogromną przyjemnością nagrodzę taką osobę, która wypowie poprawne rozwiązanie. I ja jeszcze wyciągnę od reżysera 3,5 tysiąca złotych. 3,5 tysiąca złotych o taką stawkę gramy. Wielka wygrana. Przypominam jeszcze raz, drodzy państwo, to jest kwota gwarantowana w momencie, w którym usłyszę poprawne rozwiązanie. To jest kwota gwarantowana. Spróbujcie. Co chwilę słyszę jakieś propozycje. Jeszcze nie było tej dokładnej. No, drodzy państwo, można to policzyć. Jeszcze nikt nie podał tej właściwej. Halo, halo, dzień dobry. Ale program jest programem na żywo. Halo, dzień dobry. 3, 2, 1, rozłączam się. Program jest programem na żywo, więc w każdym momencie, w każdej chwili ktoś z państwa to rozwiązanie może podać i nikt nie wie, nie ma takiego mądrego, który w tej chwili będzie wiedział, aha, że z tym telefonem ktoś rozwiąże albo nie rozwiąże zagadkę, prawda? 3,5 tysiąca złotych to jest taka kwota, dla której na pewno warto spróbować. Na pewno. Przyjrzyjcie się zagadce. Przeczytajcie dokładnie polecenie. Gramy o 3,5 tysiąca złotych. Czekam na poprawne rozwiązanie. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka, którą wciskamy, 7320 z telefonów komórkowych. Czekam na kolejne... Ja trzymam tę kopertę, drodzy państwo, bo tu mam podpowiedź. Tu mam tak... Właściwie mam odpowiedź na odwrocie napisaną. Popatrzcie, zerknijcie i zapraszam na antenę. 3,5 tysiąca złotych, taka stawka w tej chwili widnieje na pulpicie i ona jest do oddania. No niestety tylko i wyłącznie jedna osoba będzie mogła te pieniądze zabrać, ale warto o nie powalczyć, warto o nie powalczyć. 3,5 tysiąca. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Tadeusz. Jak pan myśli, panie Tadeuszu, jaka to dokładnie liczba? 22. Nie, jeszcze nie. Była taka propozycja i ja, wiecie co, nie jestem w stanie... Jak to 22 wam wychodzi? Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. 3,5 tysiąca złotych. 3,5 tysiąca złotych. Przyjrzyjcie się dokładnie. Przyjrzyjcie się dokładnie. Jeszcze raz przypomnę, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Kto ma inną propozycję, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na antenę. Przypominam, 3,5 tysiąca złotych to kwota gwarantowana. Gwarantowana. Jeszcze chwilę czekamy, jeszcze moment. Popatrzcie, przyjrzyjcie się. Czekamy, jeżeli ktoś z państwa ma ochotę wziąć udział przy tej zagadce, aż 3,5 tysiąca złotych do rozdania. Życzę szczęścia. Naprawdę takie jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. 5, 8. Nie, ktoś rozłączył się, ktoś rozłączył się. 704-300-4320. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, 3, 2, 1. Tu mi frędzelki gdzieś widzę, uciekły, mi przeszkadzają. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Drodzy państwo, czekamy na poprawne rozwiązanie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Kto z państwa policzył? Jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. 6, 7. 704-300-4320, bądźcie uważni.
Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Patryk. Jak pan myśli, jaka to liczba? 299. Nie. Kto ma inny pomysł? Przyjrzyjcie się dokładnie. 3800. Spróbujemy. No, dał mi. Tu reżyser, wiecie co, to jest tak, że reżyser ma przygotowane pieniądze na kolejne zagadki. Jeżeli ja wyciągnę od niego tak dużo pieniędzy, a w tym momencie ktoś rozwiąże tę zagadkę, to jeszcze on musi mieć pieniądze na kolejne zagadki. 3800. 3800. W tej chwili do oddania. Tyle zdołałam wyciągnąć pieniędzy na tę zagadkę. Kolejna będzie za mniejsze pieniądze na pewno. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Janusz. Jak pan myśli, jaka to liczba? 208. Nie, jeszcze nie. Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Proszę zerknąć jeszcze raz. Przypominam, drodzy państwo, 3800. Jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry. 3, 2, 1, rozłączam się. Poczekajmy na kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Halo, dzień dobry. Ja słyszę swój głos w telewizji. Halo, dzień dobry. Nie uda się. 3, 2, 1. Drodzy państwo, bardzo ważna rzecz. Kto do mnie telefonuje? Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Ja przed chwileczką słyszałam, jak ta osoba oglądała telewizję, bo ja swój głos słyszałam w telewizji. Ale ta osoba, która telefonowała, nie słuchała mnie w słuchawce telefonu, tylko oglądała telewizję. Ktoś stracił szansę. Jeszcze raz bardzo ważna rzecz. Kto z państwa w tym momencie do nas telefonuje? Gramy o 3800. Bądźcie uważni. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Paweł. Panie Pawle, jaka to liczba? Jak pan myśli? 375. Jeszcze nie? Proszę zerknąć jeszcze raz. Proszę zerknąć, panie Pawle, jeszcze raz na zagadkę, dobrze? No, są osoby, które walczą. Są osoby, które walczą. Dla tych, którzy walczą, 4000. 4000, dobrze? Dla tych, którzy walczą, 4000. Jest, tak zerkam, czy mi reżyser dał. Dał. Drodzy państwo, od razu powiem, kolejna zagadka będzie za mniejsze pieniądze. Ktoś z państwa zabierze 4000 zł i już kolejna zagadka będzie za niższe. To jest główna wygrana w dniu dzisiejszym, natomiast już następne zagadki będą za niższe pieniądze. Od razu uprzedzam, dobrze? Uczciwie. Drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa ma liczbę, której jeszcze nie słyszałam, zapraszam, bowiem gramy o główną wygraną w dniu dzisiejszym, czyli 4000 zł, nie ma problemu, żeby trafić do studia, absolutnie. Nie ma problemu, żeby trafić do studia. Kto z państwa ma liczbę, no żal nie spróbować. Przypatrzcie się dokładnie zagadce. Przyjrzyjcie się, pomyślcie, policzcie. Polecenie najpierw przeczytajcie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Dobrze? Popatrzcie, przyjrzyjcie się. Ja staram się pomóc jak mogę, natomiast no, podpowiadać za dużo nie mogę. Przyjrzyjcie się dokładnie na zagadkę, przyjrzyjcie się dokładnie na polecenia i gramy o 4000 zł. 4000 zł. Warto spróbować. Jeżeli ktoś w tej chwili ogląda program, policzył. Nawet nie miał zamiaru zatelefonować. Wiecie co? Bardzo łatwo dostać się do studia. Żal byłoby nie spróbować. Jeszcze chwilę czekamy. Co chwilę słyszę telefon. Czekamy na dokładnie tę liczbę, która znajduje się w kopercie. Przypominam, 4000 zł to jest stawka gwarantowana. W momencie, w którym usłyszę poprawne rozwiązanie, tu jest ta odpowiedź. Taka sama odpowiedź jest na odwrocie. Więc jak operator kamery cały czas pracuje tą kamerą, to ja trzymam, chronię tę kopertę, bowiem to jest, no to 4000 warta jest ta odpowiedź. Także trzymam tę kopertę. Kto z państwa dokładnie policzył? Zapraszam, zapraszam. O, na przykład w tym momencie jest jakaś taka przerwa, widzicie? W tym momencie nie słyszę telefonu, to zapraszam. Spróbujcie w tym momencie, popatrzcie, telefon za telefonem był, w tej chwili nie słyszę telefonu, spróbujcie w tym momencie. Polecam teraz ten moment. Kto ma odpowiedź? Kto ma odpowiedź? Próbujemy. Ktoś musi lada moment dostać się na antenę. Ktoś z osób teraz telefonujących musi się teraz dostać na antenę. Próbujcie. Gram o 4000 zł.
704-300-400-320 z telefonów. O właśnie. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Kamil. Panie Kamilu, gramy o 4000. Jaka to liczba według pana? 452. Jeszcze nie. Proszę zerknąć na zagadkę. Proszę zerknąć na zagadkę, dobrze? Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo. Witam pana. Jak panu na imię? Grzegorz. Panie Grzegorzu, jaka to liczba? To jest liczba 186. O, to nie jest ta odpowiedź. To nie jest ta odpowiedź. 4000 zł jeszcze w tym momencie do zabrania. Telefony rozdzwoniły się. Wierzę, że zagadka za chwilę zostanie rozwiązana. No jeszcze chwilę czekamy. Walczycie, walczycie. Jeszcze nie było tej właściwej, tej dokładnej odpowiedzi. Przypominam, musi być dokładna. Przyspieszamy. Przypominam, musi być dokładna odpowiedź, taka jaka znajduje się w kopercie. Dokładna. No, czekamy. Kto ma jeszcze... Halo, halo, dzień dobry. O, ktoś chyba rozłączył się albo wciskał jakieś przyciski. Bądźcie uważni. Drodzy państwo, gramy o tak wielkie pieniądze, że gorąca prośba. Kto z państwa teraz do mnie telefonuje, rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? Bądźcie czujni, bądźcie uważni, bo jednak gramy o sporą stawkę. Także żal nie wypowiedzieć swojego rozwiązania na antenie. 704-300-420 bądź... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, z kim rozmawiam? Ewelina. Proszę, rozwiązanie zagadki. 94. Nie, to nie jest to. Jeszcze chwilka. No jeszcze moment. Lada moment, ktoś z państwa. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. 3, 2, 1. No słyszę. Czasami, wiecie, kogoś po drugiej stronie słuchawki. Natomiast no nie mogę długo wywoływać danej osoby, bo inne osoby telefonują, chcą sprawdzić swoją odpowiedź. Także bądźcie czujni. Gorąca prośba. Kto telefonuje, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. No jeszcze jest szansa w takim razie. Halo, halo, dzień dobry. Ktoś rozłączył się. Ja wiem, że jest zamieszanie. Bądźcie czujni dlatego. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Ewa. Pani Ewo, jaka to jest odpowiedź dokładnie? 104. Nie. Jeszcze chwilę czekamy w takim razie. Drodzy państwo, kto ma inny pomysł, zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypominam, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Tak brzmi polecenie. 4000 zł to kwota gwarantowana za wypowiedzenie dokładnej odpowiedzi. Dokładnej, nie plus, nie minus, dobrze? Popatrzcie, zerknijcie na polecenie, zerknijcie uważnie na zagadkę. Bardzo łatwo, prosto dostać się do studia, z tym nie ma problemu. Kto chwilę ogląda program, ten słyszy, widzi, co dzieje się w studio, prawda? Są co chwilę widzowie. Tylko jeszcze raz przypomnę, musi być dokładna odpowiedź. Kto ma liczbę, której jeszcze nie słyszałam dzisiaj na antenie? Spróbujcie, nie ma problemu, żeby trafić do studia, żadnego. No, przypominam, drodzy państwo, że musi być dokładnie ta liczba w kopercie. Tu operator mi cały czas zagląda. No, jeżeli by podejrzał i akurat jakiś widz by zauważył, szybko zatelefonował, to zabierze 4000 zł ta osoba. No, ale na razie póki co, program jest programem na żywo. Na razie póki co, drodzy państwo, chronię tę kopertę. Jest warta 4000 zł odpowiedź. Jeszcze każdy z państwa może w tej chwili ją podać. Czekamy. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Czekamy na poprawne rozwiązanie. Życzę szczęścia. Gramy o 4000 zł. Trzymam kciuki za osobę, która teraz telefonuje. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Beata. Jak pani myśli, jaka to liczba dokładnie? 470. Nie, jeszcze nie. Kto ma inną? Przyjrzyjcie się dokładnie. Gramy o 4000 zł. Proszę zerknąć jeszcze raz. Ta sama osoba śmiało może trafić na antenę kilka razy. Nie ma z tym problemu, absolutnie. Nie ma z tym problemu. 4000 zł. Jeszcze chwilę czekamy. Czekamy.
4000. 4000. Popatrzcie dokładnie. Drodzy Państwo, kończymy zagadkę. Kończymy zagadkę. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Przypatrzcie się dokładnie, a jak brzmi polecenie. 4000 zł gwarantowane. Przypatrzcie się, przyjrzyjcie się dokładnie zagadce. Ktoś, kto poda dokładnie tę odpowiedź z koperty, zabierze całą kwotę. No niestety będzie to zła wiadomość jest taka, że to będzie tylko jedna osoba. Ale warto, no mówię, warto popróbować, warto policzyć. Może ktoś akurat z Państwa dokładnie... Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Witam, jak pani na imię? Dorota. Pani Doroto, jak brzmi rozwiązanie? 195. Oj, jeszcze nie, ale jak szybko... Rzadko się tak zdarza, że od razu widz mówi do telefonu, zazwyczaj ja kilka razy wywołuję. Dzień dobry. Kto ma inny pomysł? Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Słuchajcie, zobaczcie, jak szybko wszystko sprawnie idzie. Gramy o 4000 zł. 4000 zł. Kto teraz telefonuje, bądźcie czujni, bądźcie uważni, rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? Oglądamy program w telewizji, program jest programem na żywo, wszyscy widzą, ale ja nie usłyszę was, jak będziecie oglądać telewizję albo mówić do telewizora. Rozmawiajmy przez telefon, dobrze? Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach, tylko tyle i aż tyle. Halo, halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Witam panią na antenie. Jak pani na imię? Zofia. Jak pani myśli, jak brzmi rozwiązanie? No 50. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze. Inny pomysł, inny pomysł. To jeszcze nie jest poprawna odpowiedź. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Kto ma inną odpowiedź? Kto ma inną odpowiedź? Zapraszam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Gdzieś jakiś kabelek mi wystaje. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Drodzy Państwo, przypominam, program jest programem na żywo. Tylko i wyłącznie odpowiedzi może udzielić widz. Nie ma innej możliwości. Tylko i wyłącznie program jest programem na żywo, nie jest programem nagrywanym, ciętym i pokazywanym widzowi. W tym momencie telefonujecie i w tym momencie trafiacie na antenę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. 3, 2, 1, rozłączam się. Dlatego właśnie, że program jest programem na żywo. Drodzy Państwo, bądźcie czujni, uważni. Rozmawiajcie ze mną przez telefon. Wszyscy słyszą dźwięk telefonu w telewizji. Wszyscy słyszą w telewizji, jak prezenterka mówi halo, halo, dzień dobry. Natomiast ta osoba, która teraz w tej chwili telefonuje, rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? Bardzo często widzicie w telewizji, że słyszycie, że ja mówię halo, halo, odkładacie słuchawkę, bo nie wiecie, że to wy połączyliście się ze studiem. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Bądźcie czujni, gramy aż o 4000 zł gwarantowane. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Witam na antenie, proszę odpowiedź. Tak? Proszę? Proszę odpowiedź. 22. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Było kilka razy 22. To nie jest ta odpowiedź. No nic, no czekam, cały czas patrzę, patrzę. Drodzy Państwo, to nie jest na pewno ta odpowiedź, na pewno nie 22. Kto ma inną? Kto ma inną? Zerknijcie dokładnie na zagadkę, popatrzcie. No widzę, że są widzowie, którzy walczą, to jest taka jeszcze ekstra oferta, tak myślę. Jeżeli ktoś poda mi rozwiązanie... Zagra jeszcze o bonus w postaci 4000, co? Dobrze. Czyli 4000 zł oddam gwarantowanej i zagramy jeszcze z tą osobą dodatkowo o bonus. Spróbujmy tak, spróbujmy. Halo, halo, dzień dobry. Nie, ktoś rozłączył się. Poczekajmy na kolejny telefon. No łącznie można wygrać 8000 zł. I 4000 zł kwota gwarantowana. Koperta zapomniana. Ktoś, kto poda mi rozwiązanie, na pewno wygra 4000.
i jeszcze z tą osobą zagram o bonus 4000 zł. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś rozłączył się. Bądźcie czujni, drodzy Państwo. Naprawdę żal nie wypowiedzieć swojego rozwiązania. Są tak wielkie pieniądze do wygrania. Bardzo proszę, bądźcie czujni. Naprawdę, drodzy widzowie, kto ogląda chwilę program, nie ma problemu z dostaniem się na antenę. Większy problem jest z czujnością widza. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Adam. Panie Adamie, jaka to dokładnie liczba, jak pan myśli? 365. Jeszcze niedokładnie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Halo, dzień dobry. Witam na antenie. Z kim rozmawiam? Dzień dobry, z Arturem. Panie Arturze, proszę liczbę. 20. Nie, jeszcze nie. Jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze raz przypomnę, drodzy Państwo, w momencie wypowiedzenia poprawnej odpowiedzi oddaję gwarantowane 4000 zł i jeszcze z tą osobą zagramy o bonus w postaci 4000, tak żeby wynagrodzić tej osobie bardzo, dlatego że są osoby, które próbują, telefonują. Jeszcze nie było poprawnej odpowiedzi. Kto z Państwa dokładnie przejrzy zagadkę, dokładnie policzy, ja myślę, że naprawdę tą osobę warto wynagrodzić. Czyli na pewno wówczas dana osoba zabierze 4000 zł, ale jeszcze dodatkowo zagra z nami o następne 4000. Czyli łącznie może wygrać 8000 zł, a w najgorszym przypadku, jeżeli w ogóle możemy mówić o najgorszym przypadku, zabierze 4000. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak pan na imię? Janusz. Proszę, rozwiązanie zagadki. 390. Jeszcze nie. Jeszcze chwileczkę. Halo, dzień dobry. Ktoś rozłączył się, poczekajmy na kolejny telefon. Bądźcie czujni jeszcze raz, drodzy Państwo. Gorąca prośba, jest zamieszanie, wiele telefonów słyszymy, bądźcie uważni. Halo, halo, dzień dobry. 3, 2, 1, rozłączam się. Jeszcze chwilę poczekajmy. Kto teraz telefonuje? Nie traćcie szansy, drodzy Państwo, nie przy takiej wielkiej wygranej. Nie przy takiej wielkiej wygranej. Ktoś trafia na antenę, słyszy w telewizji, że ja mówię halo, halo i dana osoba rozłącza się niepotrzebnie. Nie słucha mnie w słuchawce telefonu. Rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? 704-300-420 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 73. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Marta. Pani Marto, jak brzmi rozwiązanie? 462. Jeszcze nie, proszę zerknąć jeszcze raz. Pani pięknie wypowiedziała Marta z znakiem zapytania. 704-300-420 bądź gwiazdka 7320. Jeszcze chwilę czekamy. Przyjrzyjcie się dokładnie zagadce. Tu jest odpowiedź. Tu jeszcze mam odpowiedź napisaną dla mnie, żebym za każdym razem w momencie, w którym widz telefonuje, mogła dokładnie zerknąć na odpowiedź, bo nie można pomylić się, plus minus nie można podać. I ja też również nie mogę pomylić się, prawda? Plus minus. Przypominam, ta osoba, która dokładnie przejrzy zagadkę, dokładnie policzy, pomyśli, wypowie dokładne rozwiązanie z koperty, zabierze 4000 zł, kwoty gwarantowanej od razu. I jeszcze z tą osobą dodatkowo zagramy o 4 kolejne tysiące. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Pani Edyta. Pani Edyto, przepraszam, proszę rozwiązanie zagadki. 17532. Jeszcze nie, jeszcze chwilę czekamy. 704-300-420 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Kto ma jeszcze pomysł, zapraszam bardzo serdecznie. Kto ma inną liczbę, kto dokładnie przejrzał zagadkę, kto dokładnie policzył, zapraszam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. W sumie jest szansa aż na 8000 zł. To jest wielka stawka, ale bardzo ważna, istotna sprawa to jest ta, że 4000 zł gwarantowane. I jeszcze z tą osobą, żeby było mało, zagramy o bonus w postaci 4000 zł. Zapraszam bardzo serdecznie. 704-300-420 ze stacjonarnych, bądź do wyboru z telefonów komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7320. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, proszę słuchać mnie. Słuchawce, wiecie co, tak mi żal tych połączeń, bo drodzy widzowie, dostajecie się na antenę. Zbyt szybko rozłączacie się, bo słyszycie w telewizji, że ktoś... Halo, halo, dzień dobry, proszę słuchać mnie w słuchawce, dzień dobry. O właśnie, jeszcze nie zdążyłam nawet złapać tej osoby. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych, bądź Biastka 7320 z komórkowych. Polecenie brzmi, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Kto dokładnie doda, kto dokładnie policzy, zabierze 4000 zł i jeszcze zagramy z tą osobą o 4000 zł, żeby wynagrodzić. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Sebastian. Jak pan myśli, jaka to dokładnie liczba? 195. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Czekamy na... Jest kolejny. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Witam panią. Jak pani na imię? Grażyna. Pani Grażyno, jak brzmi rozwiązanie? 104. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jak pani mnie pomałpowała. Halo, halo, dzień dobry. Kto ma jeszcze pomysł? Musi być dokładnie. No właśnie, tutaj, drodzy Państwo, musi być dokładnie. Nie może być liczba w przybliżeniu. Nie ma problemu, żeby trafić do studia, absolutnie żadnego. Nie może, jeszcze raz przypominam, nie może być liczba w przybliżeniu. Musi być dokładnie. I dokładnie za tę liczbę oddam 4000 zł i zagramy z tą osobą o bonus w postaci kolejnych 4000, żeby wynagrodzić. Przeczytajcie dokładnie polecenie. Przyjrzyjcie się dokładnie zagadce. Taka bardzo ważna rzecz. Dobrze? Pierwsze dwa ważne kroki. Polecenie i zagadka. Prześledźcie wszystko i zapraszam na antenę. Wielkie pieniądze. Z miłą chęcią wynagrodzę osobę, która poświęciła czas naszej zagadce, policzyła, skoncentrowała się. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Kto ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam do studia. Jeżeli ktoś chwilę ogląda program, nie muszę mówić, przypominać. Bardzo łatwo dostać się do studia. Niezmiernie łatwo. Z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Tylko bardzo ważna rzecz, techniczna, uwaga. Kto do nas teraz telefonuje? Teraz na przykład, jest chwila przerwy. Kto teraz telefonuje? Za chwilę na pewno ktoś trafi do studia. Ta osoba, która teraz telefonuje, rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? Program jest programem na żywo, oglądacie w telewizji, natomiast ta osoba, która wypowiada na antenie, w telewizji swoją liczbę, musi rozmawiać ze mną przez telefon, bo inaczej nie usłyszymy. Czekamy na kolejny telefon. No ja wiem, jaka to jest liczba. W trudnej sytuacji jestem, wiecie, mam 8000 zł do rozdania. Wiem, jaka to jest liczba, tak by się chciało podpowiedzieć. No nie mogę, drodzy Państwo, nie mogę, czekam. Zróbmy może jeszcze tak. No są osoby, które walczą. Tak, żeby dodatkowo taką osobę zmobilizować, jeszcze tak mi chodzi po głowie. Jeżeli ktoś teraz trafi tutaj, nawet jeżeli nie będzie to właściwa, dokładna odpowiedź, ja i tak oddam 50 zł. No ja wiem, że to są absolutnie nie, zupełnie nieadekwatne pieniądze do tego, co tutaj mamy, ale za tę walkę w podzięce 50 zł i tak oddam, dobrze? Dlatego, że no właśnie widzicie, drodzy Państwo, musi być dokładnie, musi być dokładnie. Jeszcze chwilę poczekajmy. 50 zł za walkę, bo są osoby. Halo, halo, dzień dobry. Ktoś rozłączył się, już na to wpływu to zupełnie nie mam. Drodzy Państwo, bardzo ważna rzecz, ja już robię co mogę, 50 zł nawet za błędną odpowiedź oddam, dobrze? Dla tych, którzy walczą, którzy się nie poddają, którzy próbują, myślą przy tej zagadce, liczą i tak oddam 50 zł, tylko no, musi się ta osoba odezwać, dlatego bardzo ważna rzecz, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Kto ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Bardzo serdecznie. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. Pilnuję koperty, pilnuję. W tym momencie, jak usłyszę... O, to i tak oddam pieniądze. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Zdenek. Proszę rozwiązanie zagadki.
195. Nie, 50 zł dla pana. Tak jak obiecałam, bo są osoby, które próbują. Są osoby, które próbują, które walczą. Jeszcze raz przypominam, dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach, tak brzmi polecenie. 4000 zł to kwota gwarantowana za wypowiedzenie tej odpowiedzi z koperty. I jeszcze dodatkowo zagramy z tą osobą o bonus w postaci 4000 zł. Gdyby teraz z państwa ktoś podał jeszcze błędną nadal odpowiedź, i tak oddam 50 zł. I tak oddam 50 zł. Dla tych, którzy walczą, nie rezygnują. Dlatego, że jesteście z nami, liczycie, zastanawiacie się, kombinujecie, myślicie. Drodzy państwo, dodaj. Wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Tak brzmi polecenie. 704 300 400 20 ze stacjonarnych bądź z komórkowych, gwiazdka, którą wciskamy, 7 3 2 0. Nieistotne, z którego aparatu telefonujecie, to nie ma w ogóle znaczenia. Nie ma. Do wyboru. Telefon komórkowy, ten z gwiazdką, stacjonarny, ten dłuższy. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Przyjrzyjcie się dokładnie, wnikliwie. W tym momencie to już naprawdę nie ma nic do stracenia. Nawet jeżeli wasza odpowiedź nie będzie tą właściwą, dokładną, i tak ta osoba zabierze 50 zł za fatygę, za to, że jest z nami, że walczy, bo są osoby podzięce, że są z nami, że próbują. Próbują rozwiązywać nasze zagadki. Drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa ma jeszcze odpowiedź, której nie było, zapraszam bardzo serdecznie, bowiem oddaję wówczas 50 zł. 704 304 320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z komórkowych. Jeszcze raz przypominam, ta odpowiedź jest warta gwarantowane 4000 zł. Dodatkowo, żeby wynagrodzić osobie, która dokładnie policzy, zagramy z nią o kolejne 4000 zł. Czyli albo wygra ta osoba 4000, albo 8000. Także zapraszam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Czekamy na taką osobę. Kto z państwa teraz, w tym momencie, jest przed telewizorem, policzył. Przypominam, program jest programem na żywo, nie jest programem nagrywanym, ciętym, a później puszczanym widzowi. Jest programem na żywo. Czyli teraz kto z państwa policzył, kto z państwa w tym momencie w zaciszu domowym znalazł odpowiedź, zapraszam, bardzo łatwo trafić do studia. No myślę, że tego to już naprawdę nie muszę powtarzać, przypominać, bo słyszymy co chwilę telefon, prawda? Przed chwileczką oddałam 50 zł za błędną odpowiedź. Bardzo, bardzo chcę docenić to, że, że jednak nie poddajecie się. Chcę zachęcić do tego, żeby jednak rozwiązać tę zagadkę i rozdać tę wielką, główną wygraną. Nawet 4000 się ucieszę. Już nie musi być 8, drodzy państwo. Ucieszę się, jak ktoś z państwa zabierze 4000. Kto ma jeszcze pomysł? Spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. 704 304 320, bądź do wyboru, wszystko jedno naprawdę, z którego aparatu telefonujecie. W tym momencie każdy, kto trafi i poda odpowiedź, otrzyma pieniądze. No pytanie tylko jakie oczywiście. Gramy łącznie o 8000 zł przy tej zagadce. Łącznie 8000 zł. 4000 zł gwarantowane, jeszcze zagramy o bonus w postaci kolejnych 4000. Nawet jeżeli będzie ta odpowiedź teraz błędną odpowiedzią, i tak zabiera ta osoba 50 zł, także myślę, że idealna sytuacja. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Tak brzmi polecenie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Jeszcze chwilę czekamy, jeszcze moment. Program jest programem na żywo. Drodzy państwo, nikt nie wie, jak on się potoczy. Nikt nie wie, w którym momencie trwania tej zagadki ona zostanie rozwiązana. Widzowie do nas telefonują z różnych krańców Polski. Różni widzowie, bardzo różni. Nikt nie jest w stanie, ani nikt z widzów, ani nikt z ekipy telewizyjnej nie jest w stanie stwierdzić, w którym momencie trwania tej zagadki ona zostanie rozwiązana, bo tego nie wiemy. Tego nie wie nikt. Czekamy. Każdy w tej chwili z widzów może podać poprawne rozwiązanie. Przyjrzyjcie się uważnie. Polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach.
Przyjrzyjcie się uważnie zagadce. Zachęcam, polecam, ja z wielką, z ogromną przyjemnością oddam pieniądze. Łącznie gramy aż o 8 tysięcy przy tej zagadce. Łączna wartość tej zagadki to 8 tysięcy złotych. Łączna wartość. Kto ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie do studia. Nie ma problemu, aby dostać się na antenę. Absolutnie z tym nie ma problemu. Czekamy. O, i jest jakaś, teraz jest, popatrzcie, widzicie, ja często to podpowiadam, popatrzcie, teraz jest taka dłuższa chwila, czekamy na telefon. Kto teraz ogląda program? Zapraszam teraz, bo musi się ktoś pojawić na antenie. Zapraszam teraz, próbujcie teraz. Czasami jest telefon po telefonie, czasami jest dłuższa chwila, teraz jest dłuższa chwila, zapraszam. Zapraszam teraz, kto z Państwa ma odpowiedź? Spróbujcie teraz, zachęcam. Teraz spróbujcie, w tym momencie, bo musi się ktoś dostać na antenę teraz. Lada moment, sekunda później, dwie sekundy później, nie wiem, ale musi się ktoś za chwileczkę dostać na antenę, bo już chwila mija, prawda? Zapraszam. Podpowiadam, jak się tylko da, słuchajcie. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów... Jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Tak, słucham. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Marek Gołasa, słucham. Jak pan myśli, jak brzmi poprawne rozwiązanie? A, proszę panią, według mnie 460 zł. Nie, jeszcze nie, ale 50 zł oddaję. A, proszę panią, 50 zł dla pana. Jeszcze to nie jest poprawne rozwiązanie. Kto ma inny pomysł? Przypominam, od pewnego czasu i tak oddaję 50 zł za błędną odpowiedź. Także nic nie ma, naprawdę nie ma nic do stracenia. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, łączna wartość tej zagadki to 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych, łączna wartość tej zagadki. 4 tysiące złotych gwarantowane i z tą osobą, która wypowie poprawne rozwiązanie, która już ma w kieszeni wtedy 4 tysiące złotych, zagramy jeszcze, żeby było przyjemniej, o kolejne 4 tysiące złotych, bo za mało. Łącznie do wygrania 8 tysięcy. Przypominam, jeżeli teraz z tym telefonem kolejnym będzie jeszcze błędna odpowiedź, a miejmy nadzieję, że nie, życzmy sobie, żeby tak nie było, wówczas i tak oddam 50 zł, dobrze? Za fatygę, za to, że liczycie, za to, że jesteście z nami. Policzcie jeszcze raz. Policzcie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze kto z Państwa chce spróbować swoich sił, zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze moment. Przyjrzyjcie się uważnie zagadce, uważnie. Przeczytajcie uważnie polecenie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Przyjrzyjcie się i zapraszam. Zapraszam kolejną osobę. Przypominam, łącznie gramy o 8 tysięcy złotych. Sytuacja jest naprawdę idealna. Gramy o 8 tysięcy złotych łącznie. 4 tysiące to kwota gwarantowana. Plus jeszcze z tą osobą zagramy o dodatkowe 4 tysiące złotych. Jeżeli usłyszę błędną odpowiedź w tym momencie, i tak oddam 50 zł. Jeszcze chwilę czekam. Jeżeli ktoś z Państwa ma liczbę, której jeszcze nie słyszałam, naprawdę warto spróbować. To może być to. Kto ma jeszcze jeden pomysł, zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, program jest programem na żywo, dzieje się tu i teraz, w tym momencie. Czyli kto z Państwa teraz wykręca numer telefonu, obojętne który, czy z telefonów stacjonarnych ten dłuższy, czy z komórkowych ten krótszy, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, dobrze? Rozmawiajcie ze mną przez telefon. Czekamy teraz na widza, który w tym momencie telefonuje. Program jest programem na żywo. Program jest programem na żywo. Bądźcie czujni, bądźcie uważni. Jeszcze chwilę czekamy. 704-304-320 bądź gwiazdka 7320. Jeszcze moment. Jeszcze chwila. No, jaką kwotę teraz rozdam?
mamy trochę możliwości, bo albo będą to 4000 zł gwarantowane, albo łączna wartość będzie to 8000 zł, albo 50 zł za błędną odpowiedź. Także możliwości jest trochę. Zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś jeszcze pomysł. Przyjrzyjcie się dokładnie zagadce, dokładnie przejrzyjcie ją. Przejrzyjcie dokładnie polecenie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. I czekam na odpowiedź. Wielkie pieniądze, wielka wygrana. Nie ma problemu, żeby trafić do studia, absolutnie. Przyjrzyjcie się. No, chciałabym pomóc, a nie mogę. Wiecie, to jest najtrudniejsze. Ja wiem, jaka liczba jest w kopercie. Wielkie pieniądze mam do rozdania. Z wielką przyjemnością te pieniądze oddam. Bardzo, ale to bardzo chciałabym pomóc. No przepraszam, drodzy Państwo, że nie mogę pomóc, mimo że znam rozwiązanie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś rozłączył się. Jeszcze raz, drodzy Państwo, w tym momencie, popatrzcie, jest chwila. W tej chwili telefonujcie. Kto teraz w tym momencie, kto teraz ogląda program? Próbujcie teraz ktoś musi dostać się na antenę. Nie rozłączajcie się, kto z Państwa telefonuje, usłyszy w telewizji, że ja mówię halo, halo, dzień dobry, rozmawiajcie przez telefon ze mną, dobrze? Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Witam Pana, jak Panu na imię? Ludzimierz. Jak Pan myśli, jak brzmi rozwiązanie poprawne? Już mówię. No. Już mówię, 365. Jeszcze nie. Za 50, oczywiście za 50. Jeszcze to nie jest poprawne. Uff. 100 zł za błędną odpowiedź. 100 zł ja poproszę za błędną odpowiedź. Błędna odpowiedź 100 zł. Przyjrzyjcie się dokładnie, drodzy Państwo. Gramy o wielkie pieniądze. Łączna wartość tej zagadki aż 8000 zł. Łączna wartość. Na każdy program przeznaczone są pieniądze. W różnych programach różne kwoty wygrywacie. W tej chwili gramy o wielką wygraną. Główna wygrana to 4000 zł za udzielenie poprawnej odpowiedzi. I jeszcze dodatkowo z tą osobą zagramy o 4000, kolejne 4000, czyli łącznie można wygrać aż 8000 zł. Przyjrzyjcie się, pomyślcie. Ja wiem, że zagadka wymaga uwagi, wiem o tym, trzeba policzyć. Ale gra warta świeczki. Nawet dość droga ta świeczka jest. Drodzy Państwo, w tym momencie, jeżeli ktoś z Państwa teraz wykręca numer telefonu, trafi do studia, wypowie rozwiązanie, nawet jeżeli nie będzie to poprawne rozwiązanie, i tak zabierze 100 zł. Dla tych, którzy się nie poddają, którzy walczą do końca, także bardzo serdecznie zapraszam. Naprawdę, no w tym momencie, cóż to dużo mówić, no nic nie tracicie. 100 zł i tak oddaję za błędną odpowiedź, nawet za błędną. Za fatygę, za to, że policzyliście, że jesteście z nami, że nie poddajecie się. I tak oddam 100 zł, jeżeli to nie będzie poprawna odpowiedź, także nic nie tracicie. Czekam jeszcze chwilę na kolejny telefon. Przypominam, dodaj wszystkie liczby. We wszystkich trójkątach tak brzmi polecenie. Usiądźmy, policzmy skrzętnie, przyjrzyjmy się poleceniu, policzmy dokładnie. I zapraszam na antenę. W każdej sekundzie ktoś z Państwa może wypowiedzieć poprawne rozwiązanie i nikt tego nie wie, w której sekundzie zostanie wypowiedziane. Nie ma takiego mądrego, który by wiedział, z którym telefonem zagadka zostanie rozwiązana, bo program jest programem na żywo, z udziałem widza. Widz trafia na antenę i wypowiada rozwiązanie. I dopiero tu na antenie wiadomo jest, czy to jest poprawna odpowiedź, czy nie. Tu na antenie dopiero wszystko jest jasne. Ja wiem, jaka jest odpowiedź w kopercie. Słyszę na antenie, po raz pierwszy widz wypowiada swoje rozwiązanie tu na antenie i sprawdzamy. Kto ma z Państwa w tym momencie jeszcze jakąś odpowiedź, jeszcze jakiś pomysł? Zapraszam.
i tak 100 zł oddam, więc tutaj naprawdę myślę, że no nie wiem, no idealna jest sytuacja. Myślę, że tutaj już naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. 100 zł i tak oddaję w momencie, w którym będzie błędna odpowiedź. I tak te pieniądze wędrują do tej osoby. Kto z Państwa, ale cały czas walczymy, cały czas rozchodzi się o te 8 tysięcy, drodzy Państwo. W najgorszym przypadku, jeżeli w ogóle można mówić o najgorszym, to 4 tysiące złotych. Walczymy o tę główną wygraną, o tę główną stawkę. Kto z Państwa policzył dokładnie? Zapraszam jeszcze sekundkę czekam, jeszcze moment czekam. 704 304 320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Jeszcze pomysł, jeszcze ktoś z Państwa musi mieć jakiś pomysł. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie ma problemu. Drodzy Państwo, kto z Państwa ogląda program, nie ma problemu, żeby trafić do studia. Nie ma żadnego problemu. Absolutnie. No, czekamy. Jedna osoba, ale w tym momencie. Czekamy. No, drodzy Państwo, czy oddam 4 tysiące, 8 tysięcy? Ale w razie czego jest nagroda pocieszenia w postaci 100 zł. Dla tych, którzy się nie poddają, którzy walczą do końca, przypominam, program jest programem na żywo. Dzieje się tu i teraz, w tym momencie, w czasie realnym. Czyli kto z Państwa teraz ogląda program, teraz policzył, teraz zapraszam na antenę. Także no, drodzy Państwo, kto w tej chwili ogląda nasz program, zapraszam. Potraktujcie to jako dobrą zabawę, zabawa, która może przynieść ogromne pieniądze, bowiem przypominam jeszcze raz, łączna wartość tej zagadki to aż 8 tysięcy. 8 tysięcy złotych w różnych programach, różne pieniądze Państwo wygrywacie. Program programowi nierówny, nie da się rozdać w każdym programie takich samych pieniędzy, bo program jest z udziałem widza. Teraz czekamy na odpowiedź. Jeżeli teraz padnie poprawna odpowiedź, ktoś z Państwa zabierze albo 4 tysiące złotych, albo jeżeli jeszcze z tą osobą zagramy o kolejne 4 tysiące, wygra kolejne 4 tysiące, zabierze 8 tysięcy. I my tego nie wiemy. My nie wiemy, czy ta osoba zabierze 4 tysiące, czy zabierze 8 tysięcy. Nikt tego nie wie. Czekamy. W każdym momencie ktoś z Państwa, ktoś z widzów może trafić do studia i wypowiedzieć poprawne rozwiązanie. A nawet w najgorszym przypadku, jak będzie to błędna odpowiedź, i tak oddaję 100 zł, więc... Idealna sytuacja. Czekamy jeszcze chwilę. Dodaj wszystkie liczby. We wszystkich trójkątach. Wszystkie. We wszystkich. Jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze moment. Zapraszam, drodzy Państwo, zapraszam w tym momencie. Kto ma jeszcze odpowiedź, zapraszam. Łączna wartość zagadki 8 tysięcy złotych. Za błędną odpowiedź i tak należy się 100 zł za pomysł, za to, że walczycie, za to, że próbujecie rozwiązać tę zagadkę. No w momencie, w którym padnie poprawne rozwiązanie, drodzy Państwo, to będzie wspaniały program. Naprawdę to będzie wspaniały program. Życzę Państwu i nam wygrania tych pieniędzy, rozdania tych pieniędzy. To będzie naprawdę wspaniały program w momencie, w którym ktoś z Państwa wypowie poprawne, właściwe rozwiązanie. Liczymy na to. Życzymy szczęścia, trzymamy kciuki. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Wielkie pieniądze do rozdania. Przyjrzyjcie się dokładnie zagadce. Przyjrzyjcie się uważnie, wnikliwie. Polecenie przeczytajcie. Dodaj wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. I zapraszam na antenę, jak ktoś z Państwa ma pomysł. Jeszcze chwila, jeszcze moment. 704 304 320 ze stacjonarnych, bądź do wyboru, nieistotne, z którego aparatu telefonujecie. W ogóle to nie ma znaczenia, tym się nie przejmujcie. Telefon komórkowy gwiazdka 7320.
Drodzy Państwo, zróbmy tak, damy 10 chwil takich krótkich na to, żeby ktoś z Państwa teraz trafił do studia, dobrze? 10 chwil takich krótkich. 9. Czekamy w tej chwili na osobę, która jeszcze ma odpowiedź. 8. Słyszę, tak naprawdę, drodzy Państwo, tutaj już uprzedzam, mamy 7 chwil do końca programu, do zakończenia programu. Jeszcze chwilę czekamy, czekamy. 6. Czekamy, ja zaczekam na tę osobę na pewno, także kto z Państwa teraz telefonuje, nie poddawajcie się, ja czekam na tę osobę. 5. Przypominam, gramy o 4000 kwoty gwarantowanej, plus w momencie wypowiedzenia poprawnej odpowiedzi gramy o 100 osobą 4. O bonus w postaci kolejnych 4000 złotych. Gdyby 3, gdyby to była teraz błędna odpowiedź, i tak oddam 100 zł, dobrze? Także tak czy owak ta osoba wygra. Czekamy jeszcze chwilę. Teraz pytanie, czy 4000, czy 8000? No w najgorszym przypadku te 100 zł, ale 100 zł piechotą nie chodzi, umówmy się. 2, a łatwo, bardzo łatwo trafić do studia. Czekamy. Ostatnia osoba, koniec programu, czekamy teraz na tę osobę. Nie poddawajcie się, na pewno zaczekam. Ja wiem, że już jest koniec programu, natomiast na pewno zaczekam na tę osobę. 1. Proszę teraz o telefon, drodzy Państwo, nie czekajcie dłużej, dlatego że jeszcze, jak wpadnie teraz poprawna odpowiedź, będziemy musieli zagrać o bonus w postaci 4000, także to również wymaga czasu. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Czekamy. Czekamy. Obiecuję, że jeszcze zaczekam na tę osobę. Spokojnie, jeżeli ktoś teraz telefonuje, bo ma odpowiedź, ja zaczekam na tę ostatnią osobę na pewno. Czekam, czekam. Już reżyser nawet muzykę wyłączył, a on już jest spakowany, wychodzi do domu. Drodzy Państwo, czekam na ostatnią osobę, czekam. ...704-300-4320 ze stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320. Drodzy Państwo, aż powoli otwieram kopertę z drugiej strony, co prawda, bo tu mam ściągawkę. Nie otwieram koperty do końca, bo tu mam podpowiedź, więc... I jaką kwotę rozdam? ...704-300-4320 bądź gwiazdka 7320. Halo, halo, dzień dobry. Tak, słucham. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Stefan. Jak pan myśli, jak brzmi poprawne rozwiązanie? 357. Za 100 zł, za 100 zł. 100 zł dla pana bardzo serdecznie gratuluję. No, była pani, która była bardzo blisko, to przyznam. Była pani, która była bardzo, bardzo blisko. Gdyby ta pani spróbowała jeszcze raz,
być może rozwiązałaby naszą zagadkę. Drodzy Państwo, oczywiście 100 zł dla Pana, bardzo serdecznie gratuluję. Zapraszam na jutrzejszy program na 15:30. Dziękuję, życzę przepięknego dnia. Do zobaczenia.